Koń Rafał, Koń Rafał, na na ni na ni na, Koń Rafał. Koń Rafał, jak w każdym długim odcinku, nudził się niesłychanie. Co by tu porobić? Co by tu porobić? Pomyślał koń Rafał. Aż tu nagle zauważył piękną broszę. Ale piękna broszka! Powiedział koń Rafał. Trochę brudna. Spróbuję ją przetrzeć. Każdy, kto potrze broszę, straci dom i przytomność na chwilę. Z tym, że dom na troszkę dłużej. Uwaga, już! Muszę się napić! Proszę opuścić moją rezydencję! Przecież to mój dom! Faktycznie. Miłego dnia. To magiczny przedmiot. Sprzedam go na Allegro. Albo nie, lepiej na e-bazarku. Albo dobra, na Allegro, ale z ustawioną ceną minimalną 1 zł. Enter. To już? Tak szybko? Rafał, ja nie żartuję. Otwórz drzwi, bo je wyważę. Masz coś, co należy do mnie. A my się znamy? Ty mnie nie, ale ja ciebie doskonale. Włamałem się na twoje konto na e-bazarku. Oddaj broszę. Proszę. Nie mogę. Właśnie ją kupił użytkownik Kuta Zero. To ja. Rafałku, nie oddawaj mnie. To pułapka. Muszę. Jeżeli cię nie oddam, to dostanę negatywa. A mam tylko 2 komentarze. 2 negatywy. 3 pozbawiłby mnie statusu superkupca. Nudzi mi się. Nie ma czasu, uciekamy. Czekaj, chyba wiem, jak anulować aukcję. Przeinstaluję Windows. Świetny pomysł, Rafałku. Do dzieła. Liczę do 3. 1, 2, 3, 4, 5. Gliny! Jak mnie namierzyli? Ano tak, radiostacja. Muszę być bardziej ostrożny. Sebastian, co się stało? Trafił cię? Nie, Dominik. To stara kontuzja. Jest czas przed wojny. Nie możemy go za to aresztować. A to przebiegły drań. Mamy związane ręce. Domino! To on się włamał na e-bazarek. To on jest Kuta Zero! Tymczasem na opuszczonym statku kosmicznym. No, gotowe. Windows przeinstalowany. A teraz chwila prawdy. Trzymaj kciuki, broszo. Nie mogę. Nie mam rąk. A nogi masz? Też nie. No to trzymaj w myślach. Enter. No co jest? Aukcja nie zniknęła. Kuta Zero ciągle jest twoim właścicielem. I nie szczędził na ciebie grosza. Spójrz. 3,50. Zaczekaj. A może by go tak przelicytować? Nie mogę. Nie opłaciłem i mam częściowo zablokowane konto. Mogę tylko sprzedawać. A to nie jest odwrotnie? Nie w NRD. Kuta Zero! Wiemy, że tam jesteś! Rzuć broń i oddaj się w ręce więzienia! Tanio wolności nie oddam! Nie zrobisz tego. Cholera!
koniec amunicji. Proszę, oto pańska brosza, panie Kutazero. No, nareszcie. Dziękuję. A co ona taka upaćkana? Tymczasem w rodzinnym domu Kutazero. Tymczasem następnego dnia w biednej dzielnicy. Prędzej, Janie! Płacę ci za bycie stankretem, czy za bycie idiotą? Rozkaz jaśnie, panie! Szybciej! Chce mi się zrygać, jak patrzę na tą biedę! A nie mówiłem? Tak dalej być nie może! Zwalniam cię! Wpieprzaj! O nie, tego nie przewidziałem! Co wy robicie? Panie! Tu straszna bieda! Od 2 dni nie mieliśmy nic w ustach! Łżesz, bydlaku! Ty nie masz usta! Tylko dziób! Płacz daninę! $1,000,000! Panie! Od 2 tygodni nie padał deszcz! Nie mieliśmy jak uprawiać naszych pól! Nic mnie to nie obchodzi! Proszę! Dawaj! A ty? Ja nie mam! No to trudno. Janie, jedziemy! No co jest? Koń Rafał.